Witam Was, moi mili, w następnym odcinku na moim kanale w serii filmów z budowy taniego domu. Dziś pomówimy sobie o zrobieniu uziemienia przy zbrojeniu ław fundamentowych. Jeśli interesuje Cię temat budownictwa i chciałbyś dowiedzieć się, jak przebiegają kolejne etapy, jak sobie można zaoszczędzić, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, wciskaj też dzwonek, żeby Cię nie ominął żaden z odcinków. A teraz już zaczynamy. Projekt uziemienia jest niezbędnym elementem Waszych projektów budowlanych. Osoba, która będzie Wam wykonywać ten projekt, musi tam zapisać, w jaki sposób musi to być zrobione i z jakich materiałów. Oczywiście w zestawieniu z rzeczywistością musiałem wprowadzić kilka korekt, o czym Wam zaraz powiem, ale na samo zrobienie zbrojenia jest kilka sposobów. Od razu powiem Wam, że warto jest o tym elemencie pamiętać już na etapie robienia zbrojenia, ponieważ możecie sobie wykorzystać zbrojenie jako obwodowy, stalowy element, który może Wam impulsy elektryczne przepuszczać do ziemi. Tak bardzo z grubsza mówiąc. Jeśli o tym zapomnicie, a zalejecie już sobie betonem zbrojenie, no to będziecie musieli robić albo obwodowo, czyli wykopać naokoło jeszcze jeden rów i tam wsadzić zbrojenie, albo wbijać taką bardzo głęboką szpilkę. W każdym razie są to dużo większe koszta niż przy wykorzystaniu swojego zbrojenia. I tutaj też mamy kilka opcji. Albo możemy robić to z krótkich odcinków takiej stalowej, ocynkowanej bednarki. To jest taki gruby dosyć pręt, sprzedawany w dużych zwojach. On musi wystawać z ziemi, z fundamentu, tam powiedzmy na pół, na metr, tak żeby się to dało potem złączyć z instalacją naziemną. A dołem musi być połączony ze zbrojeniem. Są tutaj dwie szkoły, ja jestem wyznacznikiem tej, gdzie bednarka powinna jednak iść naokoło całego domu, przymocowana do zbrojenia i do tej bednarki muszą być dodane takie właśnie wychodzące wąsy w miejscach i w ilości takie, jakie są określone w projekcie. Druga szkoła jest taka, że wystarczy tylko wąs, który musi być przyspawany do zbrojenia. Po pierwsze, ja spawarki nie miałem, a po drugie uważam, że nie jest to wystarczające połączenie, zwłaszcza, że ono z czasem też będzie sobie korodowało i będzie to ulegało degradacji. Rzecz jasna, wujek Jacek, najlepszy inżynier świata, wyliczył sobie co do centymetra, ile tej bednarki będę potrzebował i koniec końców brakło mi 10 metrów. Nie wiem, jak to zrobiłem, ale no, specjalnie po bednarkę jechałem do hurtowni razem po wszystkie złączki. Jak nie chcecie tego spawać, no to trzeba to skręcać, zobaczycie w filmie, jak te złączki wyglądają z perspektywy grzechotki, wam to nagrałem. Ponieważ jest to sprzedawane w całych szpulach, no to był problem, żeby dokupić 10 metrów. Okazało się, że tutaj jakiś Gumtree czy OLX przyszło mi z odsieczą. Znalazłem tam panią, która budowała sobie też dom. Jej z kolei zostało, uwaga, 10 metrów bednarki, więc nie zastanawiając się, nie patrząc nawet na cenę, umówiłem się z nią, bo okazało się, że te 10 metrów to jeszcze jest kilometr ode mnie, więc po prostu idealna sytuacja. Moje niedopatrzenie rozeszło się po kosztach, no i dopiero wtedy udało mi się to skończyć. Powiem Wam, że jeden z trudniejszych etapów na budowie, mówię tutaj o wykonywaniu tego samodzielnie, ponieważ ta szpula jest ciężka, pręt, który jest zwinięty po odbindowaniu, po prostu wystrzeliwuje i ciężko jest tą zwiniętą szpulą, tym prętem ponaginać sobie to tak, żeby to pasowało akurat do naszego zbrojenia i naszych wykopów. Da się to zrobić, nie mówię, że jest to niewykonalne, ale lepiej weźcie sobie do tego drugą osobę, jeśli zdecydujecie się właśnie na to bardziej sumienne i wytrzymalsze rozwiązanie, czyli puszczenie sobie obwodowo, a nie tylko spawanie takich krótkich wąsów.
Pamiętajcie, że uziemienie jest potrzebne nie tylko do instalacji odgromowej, ale również do instalacji elektrycznej w domu. W związku z czym, prócz tych wąsów wychodzących na zewnątrz, które będą łączone z instalacją naziemną, trzeba jeszcze jeden wąs wypuścić do środka domu, który z kolei będzie połączony z główną skrzynką elektryczną. To też powinno być w projekcie budowlanym i to też jest jeden z elementów, dla których projekt budowlany jest taki obszerny. Właśnie po to, żeby te wszystkie elementy były określone wcześniej i dało się to przewidzieć. Dzisiaj oficjalnie skończyłem robić to pieprzone zbrojenie. Prawda, ile mi to krwi napsuło, to wiem tylko ja. Pomysł z oznaczeniem wysokości ław, żeby były w poziomie ze sprayem, nie za bardzo się sprawdza, bo ten grunt zasysa pigment. Więc ciekawym rozwiązaniem jest wsadzenie wkrętów. One akurat się dobrze kolorują. I taki oto wkręcik potem będzie górą ławy.
Tutaj miały być dwie bednarki odgromowe, ale one nie mogą wypadać na oknach. Na tu są akurat duże okna, więc projektant chyba nawet nie widział, co projektuje. Więc przesunąłem ją tak daleko, jak mogłem. Znaka 30 na 4. Ta cholera jest tak trudna do wyginania. Nikt o tym nigdy nie mówił. Ale robienie tego samemu jest... No mordęgo. Zwłaszcza, że jedna szpula waży 25-30 kg. No, robienie tego samemu to naprawdę nie polecam nawet wrogom. No tu gdzie mogłem, to zrobiłem te narożniki. Spawarki nie mam, spawać jeszcze nie umiem. Nie umiem i nie jest to moment, w którym chcę się uczyć, więc połączenia są skręcane na takich specjalnych złączkach. Może gdzieś będzie widać to lepiej. Jutro przyjedzie zamówiony beton 14 kubików B25 z dodatkiem sprawiającym, że jest wodoodporny. O, tu widać to łączenie. Mam nadzieję, że grunt się nie obsunie. Tutaj największą bolączką tego wykopu jest ta oto wielka kałuża wody. Nie wiem, skąd to się bierze. Jeszcze wybiorę przed nocą. Może jest to najniższy punkt. Ciężko stwierdzić. Zobaczymy jutro. Do usłyszenia. No dobra. Budynek wytyczony. Ławy wykopane. Zbrojenie wsadzone. Instalacja odgromowa przygotowana. Jaki jest następny etap? Zalewanie betonem. Zobaczycie to wszystko u wujka Jacka już za tydzień w piątek o godzinie 18, ale my wcale nie musimy się żegnać. Zapraszam Cię teraz do zobaczenia tego odcinka. Miłego!